Barcelona sobie przez Brazylijczyków i na drugim kolejnym mundialu. Wtedy zaczynali od samobuja w meczu otwarcia z Chorwacją Marcelo. Teraz Fernandinho. Dobry chłopak z rozbitej rodziny w wieku 15 lat musiał przejąć opiekę nad dwiema młodszymi siostrami i spisał się znakomicie. Jedna z nich jest siatkarką, Thais Fernandes. Druga to modelka Gabriela Machado. Brazylijczycy sobie szukają różnych rozwiązań, nie tylko po ziemi. Przed linią poszło Marcelo, ale wybił wprost pod nogi Kevina De Bruyne. Witzel. Błąd teraz dość prosty, ale od razu faul. Eden Hazard. To całe szczęście dla Belgów. Był tu faul ze względu na to, że już Brazylijczycy byli przygotowani do kontrataku. Dziewięć strzał z obu stron, ale tylko jeden celny. Ten strzał Coutinho z poza pola karnego. Obie drużyny grają, starają się grać szybko. Roberto Martinez to jest trener, który stawia na ofensywę. On ma zdjęcie Johana Cruyffa w swoim gabinecie. No i nie ukrywa, że lubi tę grę, kiedy jego zespół jest przy piłce, kiedy ją podaje, kiedy potrafi szybko przenosić się na podbramkę przeciwnika. To gwarantuje zawsze emocje, gwarantuje widowisko. Willian Kompany wybił tę piłkę. Jest pola karnego.